Yo, Tunero, witam was w następnym materiale a propos quizów. Zajebiście się tego typu materiały robi. Kolejny quizik, Dead or Alive, wszystkie charaktery. 37 charakterów, szczerze powiedziawszy myślałem, że jest ich troszeczkę więcej. Iż gdyż, no jednak tych części troszeczkę jest. Faktem nie ma tutaj szóstej wypisanej. Więc postacie pokroju na przykład Diego, tak? Taki Miguel z Dead or Alive, bardzo podobny. Nawet podobne ruchy bodajże chyba nawet do niego będzie mieć. No niestety tutaj nie będzie. Więc mogę sobie dopisać punkt kolejny, że znam. Tam jeszcze jakieś nowe babeczki były na pewno. Tylko że niestety nie pamiętam ich imion. Ale no dobra, zobaczymy. 5 minutek. W sumie na tyle chyba aż tak źle nie będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, no co? Ja sobie delikatnie tylko troszeczkę tutaj przestawię nasz mikrofon. O, hopla, pięknie, że miał bardziej lepszy dostęp do klawiaturki. 5 minutek. Pyk, 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 pyk. Hop, lecimy. Dobra. No pierwszy co? No to oczywiście rzuca się tutaj Ryu, czyli Ninja Gaiden. Ayane, tak jest. Jako że Ayane, no to jeszcze będzie druga laseczka ninja, czyli Kasumi. Tak jest. Oczywiście kolejny ninja, czyli Hayate. Hayate, tak jest. Teraz tak. Z kolejnych babeczek na pewno Tina, babeczka od rzutów. Jej ojciec, czyli B-A-S-S-E, a nie, Bass po prostu się pisze, myślałem, że Bass, dobra, Bass Armstrong, tak jest, kolejny taki grappler. Teraz kolejna postać od kickboxingu z Acyky, dobra, taka dosyć śmieszna postać. Co tam jeszcze było? Powinienem chyba szybciej wypisywać, więc na pewno Ain mi przychodzi do głowy. Na pewno z... Hayate wpisywałem. Lee. Jan Lee. Lee. Kuźwa, jak się go pisało teraz? A może tak? Jan Lee. Jan Lee, o właśnie, taki Marshall Law z Dead or Alive, Bruce Lee. Jak miał ten pijany mistrz, Brad Wong, dobra, we got this, mamy to. Teraz, moment. Ale mam dziurę, czekaj. Z piątki, dużo postaci, znaczy dużo, były dwie postacie, czyli tak, Jacki, tak jest, Jackie Bryant i Sarah Bryant, tak jest. Są to postacie oczywiście z Virtua Fightera. Rick, jasne, kurde, gości od nóżek, też zajebista postać. Akira. No pewnie, oczywiście kolejna postać z tego, z Virtuły. Leon, tak, Leon. O Jezus, ten, Elliot, tak jest. Gościu taki Leo. Kuźwa, a propos Ninja Gaidena, Rachel. Jak się pisało? Rachel, tak jest, Rachel. No Momoji. Jak mogłem zapomnieć? Jak się pisało? Nie Momoji. Momiji. Dobra, mamy to, we got this. Momiji. Kurde, Krystyna. Hyry i syty i r. Moment, źle napisałem. Hyry i syty i r. Dobra, tak jest.
Moment, patrzę na części i próbuję sobie przypomnieć. Ale dziura, nie? Ale dziura. Niby w troszeczkę tą piąteczkę grałem, ale kompletnie. Z czwórki w ogóle jaka jest, jaka dziura, nie? Z jedynki trochę powymieniałem. Dobra, moment. Przynajmniej, żebym za 20 miał. Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? Ten dziad taki, o Jezus. Rajdu? R-A-I-D-U? R-A-I-D-U. R-A-I-D-O-U. Dobra, we got this, 20. Dobra, nieźle, ty. Nieźle. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie przypomnę se. Ale lukę mam, ty. Dobra, kogo ja pierdykam, Heleny zapomnia. Ona nie była w pierwszej części w ogóle? Heleny nie było w pierwszej części? O kurde, felek, ty. Nie, z piątki w ogóle. O Jezus, kurwa, ile postaci pozapominałem. Mary Rose, dobra, wiem, która to jest. Mniejsza. Miotengo, dobra, to jest ta babeczka ze skrzydłami bodajże chyba, jak dobrze pamiętam. Pace 4 to jest klon Kasumi, dobrze pamiętam, tak jest. Honoka, okej. To w ogóle nie wiem co to jest. Noatara, druga. Noatara Lee, tu jest not, dobra, okej, myślałem, że tu dwójka jest napisana. Mila, kuźwa, to jest zajebisty charakter w ogóle. Taka Josie Tekenowa. Chociaż mam wrażenie, że dużo lepsza od Josie jest. Josie to jest płaczek. Alfa 152. Czy to był ten klon Kazumi? Kuźwa, już nie pamiętam, mam takie dziury. Pai-chan. To nie przypadkiem będzie taka Link Xiaoyu z The Door Online? Możliwe, możliwe. Kokoro. Okej. Lisa, to jest ta babeczka, co bardzo podobnym stylem do Christy walczy. Tengu, to jest boss ten. Okej. Dobrze mówię, nie? Czemu go w dwójce w takim razie nie ma? Bo on w dwójce był bossem Tengu. Taki śmieszny, duży. Dziwna kamera jest, jak z nim walczysz. Spartan, w ogóle nie mam pojęcia, kto to jest. Hitomi, okej. Ale że Helenkę zapomniałem, to słabo, słabo. Bayman. Który to był Bayman? Zawsze go z Leonem myliłem. Bo Leon to chyba będzie ten żołnierz taki, albo Bayman właśnie to jest ten żołnierz. No dobra, mało ważne. Genfu, no to wiadomo, to jest ten taki dziadek. Lei Fang. Albo to może być właśnie taka ta ksajka. Z tego. Właśnie z Dead or Alive. Kurde, masakra, ty. Myślałem, że dużo lepiej mi to pójdzie. A tu kibelek. Tu kibelek. Trzeba będzie odświeżyć sobie serię Dead or Alive. Tylko właśnie, a propos, zastanawiam się, jak zrobić pierwszą serię, co nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Widzicie, jest 12 postaci. Tylko że problem jest tego typu, że w jedynce nie mamy zakończeń, nie? Ja mogę zrobić wam gameplay typowy, taki run, arcade run taki typowy. Z tym, że... No co, dodam własną historię i tyle, w sensie prolog postaci. Coś takiego byście chcieli oglądać, dajcie znać. Czy lepiej na przykład skupić się po prostu na typowo historii postaci i polecieć, wiecie, od pierwszej części do części aktualnej, czyli szóstej, co nie? Dajcie znać, jakbyście chcieli oglądać tego typu właśnie materiały. Oczywiście nie zdoła, bo też możemy zrobić tak z innymi postaciami, ale dobra.
Chyba, że po prostu dużo lepiej by było zrobić jeden taki materiał, żebyście mieli podgląd, żebym też wiedział, w razie czego może, co mogę poprawić w takim materiale, nie? To wtedy rzeczywiście może częściej by takie materiały się pojawiały. Dobra, ale mówię, nie ma co przedłużać, nie jestem zadowolony z tego wyniku. Dużo mi tutaj brakowało, serio. Ale chyba mam wrażenie, że aż tak z pisownią nie miałem problemu. Także no. Standardowo, oczywiście link do tego quizu będzie w opisie, także jak coś, no to spoko. Możecie sobie sprawdzić waszą pamięć, wiedzę na temat gry właśnie Dead or Alive. Z mojej strony to by było tyle. Ja byłem Nero, miłego dziunka. Wam życzę zdrówka przy okazji. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i... Yo! Tu jest kamera, a ja się patrzę tu na podgląd. Nie wiem czemu. Siemano. Tyś.